Założę się, że niejednokrotnie słyszałeś stwierdzenia: matematyka jest głupia. Gdzie mi się to przyda w życiu? Po co matematyka jest obowiązkowa na maturze? Jak skończę szkołę, przecież ani razu nie będę liczyć delty. Może słyszałeś takie stwierdzenia, albo nawet sam masz podobne zdanie? Czy to prawda? Odpowiem ci, że tak, masz rację. Jeśli nie będziesz pracować w szkole jako nauczyciel, ani na uczelni jako wykładowca, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że nigdy w życiu, kiedy opuścisz mury swojej szkoły, nie będziesz więcej liczył delty, korzystał z twierdzenia Thalesa, obliczał kąta padania promieni słonecznych, liczył prawdopodobieństwo wypadnięcia oczek na kostce i tym podobnych rzeczy. Masz zupełną rację. Ale czy to oznacza, że nauka matematyki jest bez sensu i jest to strata czasu? Absolutnie nie. I powiem ci, dlaczego tak myślę i dlaczego moim zdaniem najzwyczajniej w świecie opłaca ci się zmienić nastawienie do matematyki. I wiesz co? Nie zaskoczę cię. Tak właśnie uważam. Matematyka, język polski, język obcy są to te przedmioty, które moim zdaniem są najistotniejsze w twoim dorosłym życiu. I wiem, że system szkolnictwa w Polsce i nie tylko w Polsce jest bardzo daleki od ideału, a program nauczania jest złożony w taki sposób, że zawiera ogrom niepotrzebnych informacji. Tak, i prawdą jest też to, że podręczniki, a szczególnie do matematyki, często napisane są w taki sposób, że nic nie można z nich zrozumieć, a co dopiero czegoś się nauczyć. Prawdą jest też fakt, że być może lekcje w twojej szkole są prowadzone w tak nudny sposób, że oczy aż same się zamykają, ale czy są to wystarczające powody, żeby olać matematykę? Powiem ci, jaki jest mój sposób patrzenia na tą kwestię. Mam nadzieję, że po tym filmie chociaż przemyślisz swoje nastawienie i przewartościujesz to, co ci się bardziej opłaca. Nie jest żadnym odkryciem, że każdy człowiek ma dwie półkule mózgu. Tak, wiem, o niektórych może pomyślisz, że chyba im jednej zabrakło, ale trzymajmy się oficjalnych faktów. Wiemy też, że prawa i lewa półkula mają różne zadania. I o ile prawa półkula jest niesamowicie istotna, odpowiada za wyobraźnię, kreatywność, intuicję i wiele bardzo ważnych zdolności, to lewa półkula odpowiada za logiczne myślenie, analizę, planowanie, dostrzeganie różnic, porządkowanie danych i za inne bardzo ważne umiejętności. I okazuje się, że matematyka bardzo pomaga ci w rozwoju tej ważnej lewej półkuli. Dlatego widzisz, w pełni się z tobą zgadzam, że w dorosłym życiu nie będziesz raczej liczyć delty, ale ucząc się jej w szkole możesz rozwinąć w sobie zdolność logicznego myślenia, zdolność łączenia faktów, dedukcji, planowania, rozwiązywania problemów, porządkowania danych, a te umiejętności ogromnie przydadzą ci się w dorosłym życiu. Czy już wiesz, co mam na myśli? Nie traktuj matematyki jako wiedzy samej w sobie, ona ci się w dużej części nie przyda, ale jest to świetny sposób na rozwinięcie swojej lewej półkuli mózgu, a ona przydaje się na każdym kroku w dorosłym życiu. Jeśli dobrze wyćwiczysz swoją lewą półkulę, w dorosłym życiu może się okazać, że szybciej będziesz rozwiązywał problemy, będziesz lepiej łączył fakty, będziesz szybciej uczył się nowych rzeczy i umiejętności i będziesz potrafił szacować w głowie różne liczby, co sprawi, że będziesz sprawniej podejmował decyzje. Matematyczne problemy, które rozwiązujesz dzisiaj, mogą pomóc ci rozwiązywać inne trudne sytuacje życiowe, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się bez wyjścia. Czy to nie są wystarczające powody, żeby jednak przyłożyć się do nauki matematyki? Potraktuj lekcje matematyki jako inwestycję w swój umysł, a nie tylko naukę głupich wzorków i podstawianie do nich danych. Matematyka naprawdę potrafi być ciekawa i zajmująca, ale tylko wtedy, kiedy dasz jej szansę i zaczniesz ją rozumieć. Prawda, że człowiek jakoś tak działa, że lubi robić to, co mu dobrze wychodzi, w czym jest wyjątkowo dobry? Tak więc spróbuj opanować jakiś wybrany przez siebie łatwy dział w matematyce i zobacz, że naprawdę możesz opanować go w 100% i umieć wykonywać z niego każde pojedyncze zadanie. Spróbuj rozwiązywać kolejne zadania i z zaskoczeniem sprawdzać wyniki, że zgadzają się z odpowiedziami. Zdradzę ci coś jeszcze. Im lepiej opanujesz jakikolwiek przedmiot, skupmy się na matematyce, ale równie dobrze może być to każdy inny, tym bardziej wzrośnie twoja zdrowa pewność siebie, a to jest również bardzo istotne w całej twojej edukacji.
Tak więc potraktuj lekcję matematyki jako inwestycję czasu w twój rozwój lewej półkuli. To wszystko. A rozwiniesz ją wtedy, kiedy nie będziesz próbował wkuwać wszystkiego na pamięć, bo to nic nie uczy, ale kiedy będziesz próbował kojarzyć fakty, łączyć nową wiedzę z tym, co już wiesz, rozwiązywać zagadki matematyczne i myśleć nieszablonowo. Potraktuj to jako fajną, ciekawą zabawę, a gwarantuję ci, że lekcje matematyki już nigdy nie będą nudne. Potraktuj matematykę jak grę, w której w każdym kolejnym temacie musisz nauczyć się nowego schematu, nowej drogi, bo przecież czy nie o to chodzi w matematyce? A kto nie lubi grać w gry? Znasz kogoś takiego? Bo ja chyba nie. Zadawaj sobie pytania, dlaczego to robi się w taki sposób, a tamto zadanie w inny sposób? Czym one się od siebie różnią? Zapamiętuj schematy postępowania. Matematyka to taka trochę liczbowa łamigłówka i dużo osób jej nie lubi, bo nie można jej wykuć, ale w tym właśnie jej całe piękno. Nie musisz nic wykuwać na pamięć. Prawie wszystkie wzory, których potrzebujesz, znajdziesz w tablicach maturalnych pisząc maturę. Jedyne, co decyduje o twoim zdaniu lub nie, to twoja umiejętność zauważania schematów i rozwiązywania zadań, a tego można się nauczyć w łatwy i przyjemny sposób. Spróbuj więc zmienić swoje podejście do matematyki, że jest to trening rozwojowy dla twojej lewej półkuli, że jest to gra w zauważanie schematów i bądź w tej grze jak najlepszy tylko potrafisz. Jeśli natomiast masz zaległości w matematyce i nie rozumiesz aktualnych tematów, koniecznie musisz najpierw załatać dziury w swojej matematycznej wiedzy. Bez uzupełnienia braków ta matematyczna gra prędzej cię zirytuje niż da jakąkolwiek przyjemność. Tak więc postanów sobie przed samym sobą, że najpierw niezwłocznie nadrobisz braki w wiedzy i podejdziesz od tej pory do matematyki, nie traktując jej jak zło konieczne, ale jak do ciekawej gry, na której to każda kolejna lekcja odsłania ci kolejny brakujący element układanki. Jeżeli jednak nie wiesz od czego zacząć, by uzupełnić matematyczne braki, pomocne mogą okazać się moje kursy, do których link dołączam pod filmem. Tak więc na zakończenie życzę ci powodzenia w twojej matematycznej grze i żebyś odkrył ukryty potencjał swojej lewej półkuli.